tvpodkarpacie.pl. 2 kwietnia 2017 roku piłkarze Kosmosu Nowotaniec podejmowali Wierne Małogoszcz w meczu 22 kolejki 3 Ligi Grupy 4. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii. Nie,
Patrząc na to, że w Garbarni gdzieś próbowaliśmy grać piłkę, jakoś nam to nie wychodziło i proste błędy przyczyniły się do straty punktów, tak tutaj wprawdzie ta pierwsza połowa nie wyglądała dobrze, przegrywaliśmy 1-0 przy tym, że w ogóle nie stworzyliśmy sobie sytuacji, w drugiej wychodzimy już bardziej gdzieś tam skoncentrowani. I przede wszystkim gramy prościej, bezpieczniej, co no, przełożyło się na punkty. Ta gra nie wyglądała, tak jak pan powiedział, jakoś rewelacyjnie, ale no, nas dzisiaj cieszy 3 punkty i to się liczy, bo praktycznie to był bardzo ważny mecz dla układu tabeli. I nam nie będą dawać punktów za dobrą grę i nie będziemy nam klepać się po ramieniach, bo jak nie wygramy meczy i nie będziemy zdobywać punktów, no to nic nam z tego nie będzie. A chcemy walczyć o utrzymanie i dzisiaj trochę też drużyna pokazała charakter, bo rzadko kiedy tracimy te bramki w pierwszej połowie, przegrywamy, do przerwy wychodzimy, gdzieś bardziej jesteśmy zmobilizowani, wierzymy w ten sukces, no i udało się z tego trudnego meczu wygrać i cieszymy się z 3 punktów, a zwłaszcza, że dzisiaj na najbliższe mecze jedziemy, mamy 3 wyjazdy i też będą to ciężkie spotkania, jak przed każdym. Natomiast przegraliśmy sami. Co mogę powiedzieć? No pierwsza połowa, przyjeżdżając tutaj, wiedzieliśmy, że boisko jest w fatalnym stanie, że tutaj w piłkę się nie da grać, po prostu długa piłka i walka o nie w powietrzu. Tak się nastawiliśmy. Początek spotkania wyglądał w naszym wykonaniu bardzo dobrze. To my stworzyliśmy sobie więcej sytuacji niż gospodarze. Strzeliliśmy szybko bramkę, za chwilę były sytuacje i tak naprawdę schodziliśmy do szatni z pozytywnym wynikiem i z pozytywnymi myślami na drugą część spotkania. No, nie wiem, wyszliśmy na drugą połowę i chyba myślałem, jednak zostaliśmy w szatni, bo od razu w pierwszej minucie straciliśmy bramkę. Później był mecz otwarty się zrobił, jedna i druga drużyna atakowała i w konsekwencji straciliśmy drugą bramkę. Skutkuje porażka kolejna. Na pewno nie było lekceważenia, bo przez cały tydzień tam uczulaliśmy się na ten mecz. My tak samo nie jesteśmy gdzieś na wysokim miejscu, żeby ta różnica między tymi poziomami była jakaś znacząca. A patrząc na tą dzisiejszą ligę, to każdy z każdym może wygrać i taka sytuacja jest, że sprawa awansu czy utrzymania cały czas jest otwarta.
Także na pewno nie było jakiegoś tam lekceważenia. No, nie wiem, może jakieś tam trochę boisko przeszkadzało, trochę wiatr, ale to warunki były identyczne dla obydwu drużyn, a myśmy tą połowę po prostu przespali. Gdzieś pierwsza sytuacja, już w pierwszej minucie nawet Wierna mogła strzelić bramkę. Lampka się zapala i tak cały czas ta druga połowa wygląda. Gdzieś nerwowe ruchy, gdzieś jakieś proste błędy. Na drugą, tak jak mówiłem, że wychodzimy bardziej jacyś tacy spięci, tylko to jest taki stres bardziej, który pobudza i bardziej może motywuje do lepszej gry. No i to się udało. Wprawdzie jeszcze to nie jest to, co mamy grać i co powinniśmy grać, ale trzy punkty najważniejsze. Podłamana, tak, bo teraz mieliśmy bardzo ważne spotkania, które poprzegrywaliśmy i za chwilę dwie, trzy kolejki będą decydowały o tym, czy tak naprawdę utrzymamy się w trzeciej lidze, czy nie. TV Podkarpacie.pl